Cześć wszystkim, witam serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj odcinek z Rival Stars Horse Racing. Zobaczcie, ile mam pieniążków, a to oznacza tylko jedno. Będziemy tworzyć nowe konie w customach, słuchajcie. Dajcie znać w komentarzu od razu na wstępie, czy chcecie odcinek pod tytułem Widzowie z Instagrama decydują, jakiej maści będzie mój koń tutaj w tym Rival Stars. Możemy takie coś zrobić, o ile się uda, że ja po prostu będę dawać ankiety. No i nagramy sobie taki odcinek po prostu, co, jaki koń wyjdzie, wiecie o co chodzi, nie? Na taki pomysł wpadłam. Dobra, ale zanim to dzisiaj po prostu sobie stworzymy konia takiej maści, jakiej jeszcze nie mam. Czy słuchajcie, wpiszemy sobie, kurczę. A właśnie, zadawaliście imionka, przepraszam bardzo, pytanka. Zadawaliście imionka. Pisaliście imiona dla koni. Tylko znajdę ten odcinek. Że jakby, wiecie o co chodzi. Zaraz sobie wejdę, poczekajcie na telefon. Kurczę, nie mam tutaj, nikt nic nie pisał. Halo. To nie ten odcinek, sorry. Wejdę sobie na telefon. Kurde, dobra, bo mi się to zacięło wszystko, to bez sensu, dobra. Weźmy sobie jakieś randomowe, zobaczmy. Nie chcę mi się wymyślać. Worry, Fizzy. Camels, Domino. O, może Domino. Domino. Weźmy sobie Łogiera, skoro Domino. To zostawimy, bo to tam bez sensu i ten... jaki poziom? Damy sobie 9. Tylko jak zwykle sobie dam wszystko na 0, żeby to nie wyniosło mnie dużo. Uznając życie, to ten koń z 10 milionów będzie kosztował. Powiem wam szczerze, że naprawdę bardzo, bardzo lubię grać w tą grę. Ona jest strasznie realistyczna i szkoda, że naprawdę nie można na przykład swobodnie mieć jakąś rozgrywkę, czy, no wiecie o co chodzi, można swobodnie sobie jeździć, ale może jakoś od boku, jakieś lepsze sterowanie. No wiecie o co chodzi, żeby ta gra była taka top. Ma potencjał, mega. Dobra, wybieramy sobie maść. Jaką maść sobie weźmiemy? Może... O, taka perłowa trochę, kremello, perłowa. O, tutaj ma rybie oko, kasztanek. A może kasztanek? Dobra, zobaczmy sobie odmiany w takim razie. Wow, ta jest mega. Co? Sabino. Okej, dobra. Coś tam Sabino. O, wow! O, ja cię sunę. To jest sztos. Kurczę, w ogóle nie widziałam nigdy konia na żywo, żeby miał taką odmianę. Smoky Roan. To też jest top. Ja cię sunę. To zobaczcie, ile tu możemy koni stworzyć. I możemy też je wyhodować w sumie. A dobra, czyli to są takie ostatnie maści. Czyli myślę, że one są bardzo rzadkie, skoro ostatnie. To w ogóle jak dziwnie wygląda tutaj grzywa, taka siwa. Ale bez hitu koń kasztanowaty z siwą grzywą. Dobre. O. Lawisz Pinto. Chyba mam tego Lawisza Pinto. Kurde, wiecie co? No kusi mnie to na początku. O, ta maść też fajna. To na początku w ogóle co?
Pintalosa Jacket. Co to jest? Taki trójkąt? Wow, a to jest ciekawe. Ej, bierzemy to. To jest strasznie ciekawa maść i ta krzywa siwa. Top, dobra, bierzemy. Bierzemy jeszcze te rybie oczko. Dajmy tu mu jakąś może taką latarnię dużą? Nie. O. Żeby ten koń był taki wyjątkowy, nie? A jakbyśmy dali jeszcze skarpety takie wysokie mega na każdej nodze, to jest myśl. Okej. Wow, i co wy na to? Kurde, może jeszcze trochę niższa, żeby była. O. Dobra. O, i tak fajnie, dobra. No to safe. Zapisujemy konia. To będzie ogier kryjący, no to ciekawe. Ja jestem ciekawa, jak kiedyś roaki będzie dawać. Teraz tak, moja kolekcja. I tutaj pokaż w sklepie. Okej, domino. Sprawdźmy to. Mam nadzieję, że będziesz mniej kosztować niż 10 koła. 10 milionów w sumie. 5 milionów, okej. No to jeszcze, jestem w stanie zaakceptować. Myślę, że przez tą maść i 9 level, nie? Dobra, kupujemy. Ajajaj. Cudeńko. Domino, super. Zrobimy sobie potę. Single horse. O, a ja mogę z... Haha! Nie, bo ja dziwnie wyglądam. A, czyli ja nie mogę tak jakby... A, obok jestem, okej. Okay. Ale jak chcę bez sprzętu z człowiekiem? A, nie da się. A to... To jest jakie dziwne. Nie, dobra. Potem sobie zdjęcie zrobimy. A, i zobaczcie, kochani, pamiętacie tego źrebaka, co na koniec chyba z Andaluzją i z Aramisem? Chyba tak, czekajcie, popcorn. Tak. I to był ten źrebak, co ja myślałam, że wygląda jak Andaluzja. Na taką maść. A ja go dałam do stajni i jakby no teraz jest dorosły i strasznie wysiwiał. Wysiwiała, sorry, bo popcorn. Klacz, fajne. Strasznie wysiwiała, więc sobie ją dzisiaj też pokryjemy i może ją pokryjemy tym domino właśnie. Ej. Half Apollosa. Taki gen ma. A popcorn... Blotched Apollosa. No dobra, w każdym bądź razie na pewno jakiś srokaty wyjdzie. Bieremy to. Podoba mi się to. Eleonora i tak, popcorn, a bo jeszcze nie dałam, sorry, niechcący ojcem pokryła, popcorn, dałam go jako set stud i tylko za 40 tysięcy mogę go sprzedać, aha, fajnie, 5 milionów za niego dałam, ajajaj, dobra, popcorn. I domino. Brit. No i fajnie. Weźmy sobie jeszcze raz tą moją mamuśkę. Mamuśkę, popcorn. O, właśnie, Andaluzję. No, Andaluzja ma top maść. Jejku, jak ja bym chciała takiego konia mieć na żywo. Ja cię sunę. Mega. Dobra, tak. Czy Andaluzję domino? W sumie nie są spokrewnieni. To też możemy Andaluzję domino pokryć, nie? No dobra, niech będzie. Jeszcze jakąś jedną klacz sobie weźmiemy. Eleonore może. Hakamadę, nie, bo ma 5 level. Musimy Hakamadę stworzyć w kreatorze od nowa, tylko z 10 levelem, wiecie, najwyższym. Kurczę, o 5 słabo. Eleonore weźmiemy. I co, Eleonore też tym samym ogierem? No nie wiem. A może Eleonore, słuchajcie. Tym moim ogrem... ogrem, ja tak mówię, się śmieję. Aramisem, czy w customie w ostatnim odcinku, poprzednim, sorry.
z Rival Stars, stworzyłam go, to będzie dobry plan. Żeby nie kryć tym samym ogierem, będzie ciekawiej. Eleonora i Aramis. Brit. No i czekamy. Czekamy, co nam się tutaj pojawiło. Coś zaliczyłam. Zadania solennych. Okej, okay. Strong Starter. No to mi się tak średnio przydaje. Teraz już nie mam zadań. Tu w ogóle jeszcze te zadania mi się, zobaczcie, wyświetlają. Główne. Ale to są takie na końcu. Jakby nagroda to tylko jakiś sprzęt. No wiecie, to tak... To się przydaje tylko do trenowania konia, nie? No i bez sensu ja mam to robić, jak już mam maksymalny level, więc ja to już zostawiam, nie chcę mi się tego robić. A właśnie! Co? Ja cię sobie zapomniałam wam pokazać, że jeszcze jest takie coś jak sprzęt można tutaj sobie zmienić. No i Hakamada ma siodło białe. Czapraka nie ma takiego fajnego. Niebieski. Czerwony, fajny. A Halloweenowy jest. Halloweenowy. Kurczę, 3 miliony. Musimy na niego nazbierać. Tutaj taki pomarańczowy. Niebieski. Nie, no to dziwne jest trochę. Ten biały. No ten biały jako tako jeszcze. Weźmy sobie na razie ten biały. O głowie. Bridle. O głowie. Serio o głowie maty podstawowe? To nieźle. Chociaż w sumie nie wiem, czy warto jest wydać pieniądze, bo ja na niej nie jeżdżę w sumie. Nie, jedynie przepraszam bardzo, tam na WKKW ostatnio jechałam na niej. No to w sumie można. O, tutaj świąteczne. Takie żółte, halloweenowe, ja! Halloweenowe sztos. Takie różowe też fajne. Ale myślę, że takie jest git. Takie nie, takie. Takie jest ok, najlepsze w sumie, bo tutaj czarne. Tu bardziej brązowe. Myślę, że bardziej brązowe. Kupujemy. Dobra, weźmy sobie teraz kolejnego konia. Popcorn, Domino, Eleonora. Eleonora to widzicie już ma... Ej, nawet co jest grane? Nie wiedziałam, że ten sam czaprak ma. Sensak magii kupiłam. O, Wilber. Patrzcie, Wilber jak w czerwonym wyglądał. Top. Taki, wiecie, seksowny wałaszek. Tu jest ogierem w tej grze, ale no. Ale ciekawe, czy nie da się wykastrować w tej grze ogiera. Tutaj są tylko ogiery i klasze w sumie. Okej. Okay. Andaluzja może... O, Andaluzji może weźmiemy. No i Andaluzja bym chciała zobaczyć... Zobaczymy cały zestaw halloweenowy i założymy. O lol, ale to dziwne wygląda i te klapki na oczy, to mi się nie podoba. I siodło. No i sztosik, tylko te klapki na oczy. Da się to zdjąć? Da się. O! No i teraz mega, ale zobaczcie ile to kosztuje, nie? 7 milionów, no kurczę, nie, szkoda mi kasy na razie. Na to. Dobra, wyjdźmy sobie. I... Unequip. Zdejmij. Skills, dobra, żeby mi się to nie wyświetlało. Możemy sobie pominąć. A żeby nie tracić kasy tak dłużej, to słuchajcie, pojedziemy sobie WKKW. Cross Country. Pro albo nie pro. Chyba pro sobie weźmiemy, co? One more left, one... Aha, żeby ten pro odblokować, to muszę chyba... Kursę. Nie no, z jednego. Czyli tu jeszcze muszę pojechać, tak? Dobra, jeszcze raz jedziemy tu. W tym pro, bo po prostu w tym pro jest to samo, tylko chyba czas jest krótszy i trzeba się wyrobić i... No więcej się dostaje, nie? Tutaj widzicie. Co się dostaje, nie? No dobra. Lecimy. Teraz tak, Eleonora ma... Co? Właśnie, bo moje klacze wszystkie... A nie, Hakamada na szczęście. Na szczęście Hakamada jest wolna. Zapomniałam, że tamte to przecież... w ciąży.
i lecimy. No tak jak mówię, to jest ten pierwszy wyścig i on jest taki łatwy. No widzicie, no takie malutkie przeszkody, to mogłabym w realu z Akamadą pojechać taki cross, szczerze wam powiem. Takie małe przeszkody to easy. Tu ta trochę wyższa, ale jednak tak siak mniejsza. No i mówię, że tutaj jest czas krótszy, nie? Więc trochę trudny jest w tym pro. Aczkolwiek trasa ta sama i przeszkody te same. Szkoda, bo myślałam, że będą takie, wiecie, mega wysokie potem. To niestety tak nie działa. Dawaj, dawaj, Benek. O kurcze, ile mi zostało jeszcze? 16 sekund? A, zdążymy, dobra. To tutaj już koniec jest. Tylko nie wiem czemu, dlaczego ta kamada moja teraz jest taka ciemniejsza tutaj na tym ekranie. Jak ona jest jaśniejsza. A to zobaczcie, jest ciemniejsza. I tyfy. Nie wiem. O nie, tu, już tutaj mi nie ściemnicie, widzicie to? Tu pisze, jedź jeszcze raz i jest jakby bardziej pomarańczowe. No i logiczne, że twój mózg wysyła, żeby to kliknąć, nie? No i jedziecie przez to jeszcze raz, bez sensu. A tutaj ten czarny jest taki, zmień wyścig. O, i widzicie, odblokował nam się. 75 tysięcy, ej! No i kurczę, no to sztos. Fajnie. W końcu można więcej zarobić, nie? Leonora ma 123, to 120. Dobra, jedziemy. Drugi wyścig pro. I go. Dawaj, dawaj, Benek. Kurde, o. Tutaj zobacz nawet jak na tą flagę najadę, to nic się nie dzieje, nie? To jest takie ułatwienie w grze. Na żywo to by nie przeszło, to wtedy jest błąd flagi czy coś, ten desen, nie? Wiem, bo pamiętam jak pojechałam na WKKW do Strzegomia i tam Alexa była sędzią, to tam mi tłumaczyła. Jakiś tam koniak wbiegnie we flagę, to jest błąd flagi, tam jakieś zdjęcia, czy no nie wiem, jakiś film. Trzeba potem dać do komisji coś takiego. Jakoś tak to jest właśnie. Ale najlepszy jest absurd ten właśnie, że po ostatniej przeszkodzie jest mega zatrzymanie, nie? No stój. Co raczej na żywo nie jest wskazane. Jak koń rozpędzony na tych ludzi, w ogóle tutaj ludzie stoją. A co jak się nie wyrobi, nie? To wtedy w tych ludzi? Weźmiemy sobie pieniądze. O, dziękuję bardzo. To mi się przyda. No dobra, teraz myślę, że już jest mniejsza kwota. O, 300 tysięcy. No to teraz już jestem w stanie pominąć. Jaką klacz sobie pierwszą myślimy? Eleonore, Andaluzję, Popcorn. Może Eleonore. Najbardziej ciekawy jestem tej Popcorn. To znowu mogę. No dobra, Eleonore najpierw. 8 level. Jeju! To sam maść chyba ma co ojciec, ale zobaczcie tutaj! Jaką ma taką słodką, tutaj takie... Jejciu! Jaki łepek! Jakie malutkie słoneczko! Jejciu, i to jeszcze klaczka, fajnie, fajnie. Cieszę się w końcu, że mam ten dostęp od tych koli z kreatora, bo tutaj normalnie będą takie kombinacje. Taką będę miała hodowlę, jak nikt inny normalnie. Słuchajcie. Weźmy ją sobie na razie. Glamour, gold, fish. Złota ryba, gold. Może glamour, gold, niech będzie. Na razie sobie dajmy ją tutaj do e-boxu. Zróbmy sobie jakąś fotkę jej z ojcem. No i mówiłam, że ta sama odmiana co ojciec. Tylko, że ojciec ma tutaj całą chyba latarnię, czy co, jakoś tam urobiłam, a ona tutaj ma takie słodkie, takie, ja nie wiem. I jeszcze ten ogonek dwukolorowy, na pewno jak będzie starsza, to dorosła, znaczy się starsza, dorosła, zwał jak zwał. To ten ogon jej zniknie dwukolorowy, niestety. No dobra, zapiszę sobie tak.
Bek. Bek, 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 bek. No, lecz nas wywaliło od razu tutaj. No i tak, Andaluzja czy popcorn? Popcorn jest tańsza, 306, Andaluzja 333. Dobra, bierzemy popcorn. Słuchaj. Zobaczymy, jakiego zrobaczka nam dasz. 8 level. Kurczę, i ta sama maść niestety. Myślałam, że inny gen przekaże. No cóż, no piękności. Aczkolwiek jak cały czas będą mi się te same rodzić z tą samą odmianą, no to wiadomo, że nie będę wszystkich trzymać. Bo to bez sensu trochę. A weźmy sobie do stajni od razu. No piękny taki kasztanek, a to ogier. No ładny, ładny, ale kurczę. O, mi się zjęła co chciało. No szkoda, że ta sama maść. Na razie go zostawimy. Sobie teraz skipniemy Andaluzję. 9 level, o proszę. Jejciu, i jest inna maść, słuchajcie. I takiej jeszcze nie mam. Jeju, słodziak. Super, i to jest klacz, klacz. Fajnie, dobrze już się nauczyłam, że tutaj faktycznie pisze skip, to tu mare, wiecie, że klacz. I stalion, to ogier, nie? Dobra, pójdźmy sobie do boksu. Jakie imię? Matrix, nie. Evening. Lord. Thunder. Bobin. Fan. Nie no. O, Ruby. Ruby, Ruby. Ruby mi się kojarzy z jakimś filmem. Ruby. Czekajcie, to nie był jakiś film i... Jakiś pies i miał na imię Ruby? Coś tak mi się kojarzy. Zobaczcie w ogóle na tę odmianę. No nie no. Czy wy to widzicie, jak ona się tak jakby od... No, brakuje mi słowa. Wyróżnia, o właśnie, wyróżnia się. Wyróżnia się. I ma, słuchajcie, białą grzywę, znaczy no, jasną grzywę i ogon. Fajnie. Ja się zastanawiam, czy nie zwiększyć jej bonusu, ale chyba nie. Bez sensu, jakbym miała tak wszystkim, to byśmy czekali. Very soft front. No dobrze. Jeszcze jej fotę za szybko syknę. W stajni nie. W stajni to tak nie widać. O. Loping. Domino. Nie no, Dalwina Andaluzja. Ja cię sunę. Dobra, już to wybrałam, sorry. Fajnie, żeby było widać, o właśnie, matkę, ojca i tego źrebaczka. Tak na pierwszym planie od razu. Tu, o, może to? No nie widać. No jedynie tutaj, jak tak z boku są ustawieni, no to safe, niech będzie. Zapiszemy sobie. No jej kulniu, jaki to słodziak. Uwaga, jakiś rybak będzie biegał? A, wiedziałam. Wiedziałam, że od Andaluzji. Bo jak macie kilka rybaków, to jakby to jest randomowe, który rybak działa. Działa. Biega tutaj. No słodziaki, kochane. Ja mogłabym serio godzinami grać w tą grę, bo tak mi się ona podoba. Po chwilę bym mogła te klacze klić i się zastanawiać właśnie, jaka maść wyjdzie. To jest taki fajny fan z tej gry. I możecie mieć swoją hodowlę z Rancho Wewi. Ojejku, ojejku, jak bryka. Jaki słodziak. Dobra, tego słodziaka już... ja tutaj mam dwukolorową grzywę, co jest? Co się ścięło? Widzicie to? Ej. A to nie wiem. Coś się sknociło, patrzcie.
ma dwukolorową, nie? A tam miała jasną. Jeszcze mówiłam o tym, że ma jasną. Ojejku, pięknie. Gaz, gaz. I leci, dobra. O, widzicie? Tu ma jasną. No, a to tak zawsze jest. Jak wam mówiłam, że te grzywy, to nie patrzcie na kolor grzyw, bo to jest dziwne strasznie dla mnie. I nawet customie nie można koloru grzywy zmienić. Bo może nie jest mało istotne, a w tej grze, nie wiem. Dla mnie jest bardzo istotna. Ja bym chciała na przykład taką długą zrobić grzywę i co? Nie mogę. Bo to jako koń wyścigowy, no to krótko musi mieć. Ej, ej. No dobra. Skip. I tutaj już jest ciemniejsza, widzicie, no. I ma jednak dwukolorową krzywę. Ale piękna, piękna to odmiana masz. Pięknie. Zaraz sobie przeczytam, jaka to jest odmiana. Bluchet, bloczet. Holosa. Czyli to ten... Cholera, wysłuchajcie, mogę. Ten gen, co Andaluzja przekazywała. Tak, o. No i widzicie, i tu się już zgadza. Że takiego źrebaka dała takiej maści. Teraz wracamy do Glamour Gold. Nawet pasuje imię do niej, zobaczcie, ten Glamour Gold. Fajnie, pasuje. Zobaczymy teraz, czy będzie jaśniejsza, czy ciemniejsza, jak będzie dorosła. Ajajko, no nie, no nie mogę tutaj z tego takiego świderka, taka plamka wypłoczona, nie, i te chrapki, jaj. Cudowna. I ona chyba też jest taki latte macchiato, jak ja się śmieję, mości. Cappuccino, nie? Zobaczmy. O kurde, no. Chyba taka sama jest, tylko że czarna grzywa, taka szara? Dziwne. Zobaczmy tutaj, bo tam zawsze prześwietla. No taka czarno, no taka trochę brązowa ta grzywa. Ale ładna, ładna. Geny Pintalosa West. A to już mamy chyba. Takiego konia. Sparse Leopard. To też, no. No fajnie. No dobra, jeszcze na koniec odcinka sobie weźmiemy jedną klacz, pokryjemy. Ruby. No Ruby bym chciała, tylko Ruby bym chciała z jakimś koniem tutaj randomowym. Ciekawe. Z jakimś, nie wiem, z kasztanem, kasztan z kasztanem? A weźmiemy kasztan z kasztanem. I od razu sobie skipniemy. 600 tysięcy, jacie. Trudno. Jeju! O nie, i to jest tam... Czekajcie, nie! No nie gadaj! Że po ojcu Domino ma tą odmiankę, nie? Ale fajnie. Super. O ja. I znowu klaczka. Zobaczcie, ona ma tutaj na chrapach trzy kropeczki. Ale same klacze mi się teraz rodzą. Kofi, nie. Turbo, turbo. Tomato, tomato, czy jak to się tam wymawia. Zombie, jacie, co to za imiona? Queen. O, nie będzie Queen. Księżniczka, chyba nie mam Queen żadnej. Albo i mam na pasywisku, ale to będą dwie. W takim razie. No, cudowna ta właśnie jest. Top. Spotkać takiego konia na żywo, czajcie to. Że tu niby jest taki srokaty, ale jeszcze tutaj taki zamglony trochę. No fajna ta maść jest, podoba mi się. Bardzo, bardzo. I widzicie, ona już jest jaśniejsza, więc obstawiam, że będzie takim jasnym kasztankiem. Nie wiem, czy z jasną grzywą, prawdopodobnie z czarną. Albo z kasztanowatą. No mówię, to się zacięło. Jeszcze sobie fotkę cykniemy jej w sumie. O, tutaj już takie mają pasywisko, ale w ogóle rodzice jest czerwoni, ona taka jaśniutka. Okej, okay, no mamy. No i teraz możemy ją postarzyć. Jest jaśniejsza? Jest jaśniejsza. Jest jaśniejsza. I ma jednak białą grzywę tu, zobaczcie. Ale jednak tutaj ogon taki kasztan i dwukolorowy ma ogon. O,
Tu biały, a tu kasztanowaty. Kasztanowaty, no. Fajnie, i chrapki różowe, ojejku. Różowe chrapki to jest cudo. I te trzy kropki dostały, jeju. Jaki gen? Luceta Polosa. A, czyli ten sam, no trudno. Dlatego fajnie jest mieszać te konie ze sobą, żeby co chwilę te dzieci nie miały te same geny co rodzice, bo to trochę bez sensu, mila się z celem, nie? No, Cloudy. Pintalosa. Piękna maść. Aż se wpiszę w interneta. Normalnie. Piszę sobie w interneta, czy jest takiej maści koń. No na pewno jest, skoro na podstawie stworzyli tych maści na żywo koni. Dobrze mówię? Chociaż mogli sobie jakoś zmyślić w sumie. Cloudy Pintalosa. Nie, ja cię... Czajcie to, że wpisałam tą maść, nie? I wiecie, co mi wyskoczyło? Zdjęcia z gry Rival Stars. Tylko i wyłącznie. O, czekajcie, czekajcie. Jest! O kurde. Tennis Walking Horses. Jakiś jest tutaj. Koń. Podobnej maści, aczkolwiek... No są podobne, faktycznie. Faktycznie istnieje taka maść. Chociaż w grze ona lepiej wygląda, tak szczerze wam powiem. Na żywo tak dziwnie troszkę. Ale istnieje ta maść, potwierdzam. Piękności. Dobra. Dobra, kochani, będziemy kończyć ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zostawcie łapki w górę. Subskrybujcie kanał, bo zbliżamy się do 10 tysięcy subskrypcji. Jestem wam bardzo wdzięczna. Możecie też w sumie pisać, jaką następną grę nagrywać, bo Star Stable to ja już nie nagrywam, bo wiecie, bo ja widzę, że ona już jest przereklamowana i nie chcecie jej oglądać. I tak czy siak wszyscy w nią grają, to bez sensu. Rival Stars wam się podoba i w sumie Minecraft, nie? Z Minecrafta możemy jakiegoś live'a zrobić, nie? To ostatnio mówiłam też o tym live'ie. A to na pewno właśnie dam wam znać wcześniej, jakbym tego live'a robiła. Z godzinkę przed live'em, albo jeden dzień, jak mi się uda. Także ja się z wami żegnam. I do następnego odcineczka. Cześć.